Modernizujemy naszą stację uzdatniania wody. Będziemy instalować na niej nowy zestaw pompowy, który będzie wydajniejszy energetycznie. W związku z tym woda przestanie płynąć w naszych kranach w poniedziałek, 19 sierpnia, od godziny 22. Wtedy rozpoczniemy pracę. Przywrócenie dostaw wody jest planowane na godzinę 6 rano dnia następnego, czyli we wtorek 20 sierpnia. Natomiast myślę, że mieszkańcy, ci, którzy wiedzą, że będą potrzebowali wody w tych godzinach, powinni się przygotować zawczasu, czyli zgromadzić pożądaną ilość wody zarówno do celów spożywczych, jak i higieniczno-sanitarnych. Wszystkie prace są prowadzone przede wszystkim po to, żeby utrzymać niezawodność dostaw wody, żeby zwiększyć naszą odporność na potencjalne awarie, ale również, żeby zainstalować takie urządzenia, które będą zużywały nieco mniej prądu i dzięki temu uodpornią mieszkańców na w jakimś zakresie przynajmniej na podwyżki cen wody. W związku z tym, że przeszło 99% miasta jest zaopatrzonych w wodę przez nasze przedsiębiorstwo, odcięcie od dostaw wody obejmie całe miasto. Pojedyncze ulice są zaopatrywane z gminy Łuków, z terenu gminy Łuków i tam woda z pewnością będzie. Natomiast nasze prace i to, w jakich godzinach przeprowadzamy je, mam nadzieję, przyczyni się do tego, że zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta w jak najmniejszym stopniu odczują ten brak wody w godzinach nocnych.